Krzysztof Ziemiec i jego gość. Krzysztof w naszym warszawskim studiu. Witamy. Dzień dobry, witamy. Ważny gość, minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie ministrze, od dziś nowe obostrzenia. Za tydzień Wielka Sobota. Ważny dzień dla chyba większości Polaków. Święcenie pokarmu. Pan sam pójdzie z koszyczkiem do kościoła za tydzień, czy nie? Raczej przewidujemy, że spędzimy te święta naprawdę w gronie zupełnie takim najbliższych rodziny. Jeżeli chodzi o kwestię koszyczka, to w zeszłym roku mogliśmy bez tego przeżyć święta. I patrząc na to, co dzieje się z epidemią, w tym roku raczej też z żoną wstrzymamy się, bo ja nie jestem zaszczepiony, nie jestem ozdrowieńcem, więc też nie mogę ryzykować z punktu widzenia zachorowania. Czyli rozumiem, że to jest pana rekomendacja dla Polaków w tym roku, tak? Zostańcie w domach. To jest... Wie pan co, ja tutaj mam takie podejście, że to są rzeczy, które jednak powinny się rozstrzygać w sumieniu człowieka. To znaczy, że jeżeli ktoś tego bardzo potrzebuje, to rzeczywiście powinien pójść, ale to też powinno być zorganizowane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. Ja w tym tygodniu prowadziłem rozmowy z episkopatem i Kościół zobowiązał się, że ten okres okołoświąteczny cały, który rzeczywiście będzie okresem, kiedy prawdopodobnie zdarzy się apogeum trzeciej fali, będą stosowali w Kościele różne rozwiązania, które mają zapewnić przestrzeganie obostrzeń. Ja namawiam do pozostania w domu, do uczestniczenia w mszy przez tak zwane zdalnie, czyli przez telewizor, bo naprawdę, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo trudna. Panie ministrze, jutro Niedziela Palmowa, tak jeszcze kończąc ten temat kościelny, też ważny dzień dla wiernych. Jeśli jutro będą tłumy w kościołach, będzie pan rekomendował, żeby je zamknąć w tym okresie przedświątecznym? Bardzo liczę na to, że właśnie jutrzejsza Niedziela Palmowa będzie takim testem odpowiedzialności ze strony władz kościelnych, że zobaczymy rozwiązania, które przyczyniają się do przestrzegania obostrzeń, i że odpowiedzialność będzie tym dominującym słowem, które będzie przez cały tydzień, nie tylko Niedzielę Palmową, towarzyszyła w obchodach kościelnych. Więc no, zobaczymy, co będzie się działo. Panie ministrze, codziennie mamy nowe rekordy i nowe szczyty. Jeśli dobrze policzyliśmy wspólnie z wydawcą, to od poniedziałku do piątku zachorowało w Polsce całe Opole, tak porównując liczebność, a zmarł cały Lubomierz. Spytam pana, czy epidemia dziś w Polsce jest w ogóle pod kontrolą? Znaczy, wie pan, pytanie, co to znaczy pod kontrolą, bo jeżeli patrzymy na liczbę zachorowań, ona rzeczywiście jest bardzo duża. Ostatni tydzień, jak patrzę tutaj na statystyki, tak zerkam na raporty, które dostałem przed chwilą, to mamy przez ostatni tydzień prawie 185 tysięcy nowych zachorowań. W tej chwili staramy się przede wszystkim zapewnić wydolność systemu opieki zdrowotnej, bo obostrzenia są pewnymi regulacjami, które mają spowolnić. A ile dziś jest zachorowań, panie ministrze? Ma pan najnowsze dane? Wczoraj było bardzo dużo, ponad 35 tysięcy. Jak wygląda dzisiaj sytuacja? Dzisiaj jest troszkę mniej, bo mamy 31 757 zachorowań, ale to też jest o 5 tysięcy więcej niż było tydzień temu. W związku z tym ta dynamika cały czas jest powyżej 20%, chyba nawet dokładnie 20% dzisiaj wynosi. To jest nieco mniejsza dynamika niż wczoraj, bo przypomnę, że wczoraj mieliśmy przyrost o ponad 9 tysięcy zachorowań, więc tutaj niestety nie ma żadnych pozytywnych sygnałów, jeśli by się takich trzeba było doszukiwać. Myślę, że to, co słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach u państwa, wypowiedź pana wojewody małopolskiego, to rzeczywiście trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie właśnie w tym okresie okołoświątecznym. To gdzie są granice tolerancji pana jako ministra zdrowia, szefa tego resortu? Wczoraj mieliśmy ponad 35, dzisiaj ponad 31. Była taka informacja, że jak średnia z 3 dni będzie powyżej 30, no to jest już stan taki krytyczny. Jak pan to teraz na to patrzy? Absolutnie stan jest krytyczny. Tutaj te obostrzenia, które zaproponowaliśmy z panem premierem Morawieckim w czwartek, były właśnie konstatacją tego faktu, że stan jest krytyczny, bo to są dodatkowe regulacje, które mają już spowodować to, że mobilność przede wszystkim w skali kraju
zdecydowanie spadnie. I myślę, że też wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, patrząc i na statystyki, i na te regulacje, że to już nie jest ten czas, kiedy trzeba sobie udowadniać, jak można obejść regulacje, bo to jest naprawdę narażanie bezpieczeństwa siebie i swoich najbliższych. Panie ministrze, to co teraz powiem, będzie pewnie mało popularne. Pewnie część słuchaczy pomyśli sobie o mnie źle, ale może te wszystkie obostrzenia, które mamy od dziś, są za słabe. Może trzeba wprowadzić stan nadzwyczajny. To jest nadzwyczajny czas. Może tylko to pomoże. W zasadzie, jak patrzę na porównania międzynarodowe dotyczące obostrzeń, które są stosowane u nas w Polsce i za granicą, to jedynym takim elementem, który odróżnia nas w poważny sposób, bo nie mówię o jakichś drobnych różnicach, to są zastosowania godzin policyjnych, czyli całkowitego zakazu wychodzenia z domu. To nie zawsze jest stosowane w ramach stanów wyjątkowych, bo wiem, że część dyskusji tego dotyczy. Przypomnę, że w tym tygodniu mieliśmy chociażby wystąpienie pani premier Finlandii, która powiedziała o tym, że na najbliższe 3 tygodnie obywatele mają zostać w domu i praktycznie nie wychodzić. I myślę, że regulacyjnie, bo rozumiem, że pytanie dotyczy jakby aspektu prawnego, no to my musielibyśmy takie obostrzenia wprowadzać poprzez ustawę, poprzez specjalne... No tak, to wiemy, że to będzie bardzo trudne, ale spytam pana, czy rząd w ogóle taki scenariusz bierze pod uwagę, bo profesor Horban wczoraj sugerował, że za kilka dni być może taka decyzja może zapaść. Panie dyrektorze, my bierzemy wszystkie scenariusze pod uwagę i te optymistyczne, ale przede wszystkim te czarne, pesymistyczne scenariusze. Na przykład mamy bardzo trudną sytuację na Śląsku, bo też trzeba pamiętać o tym, że sytuacja w różnych regionach wygląda różnie. To znaczy Warmia i Mazury, które jeszcze niedawno miały największe problemy, największą skalę zachorowań, w tej chwili tam sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, no bo po prostu te obostrzenia, które tam zostały zastosowane, działają, ale na Śląsku przygotowujemy specjalny plan ewentualnej realokacji pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego, wojskowego do tych regionów, gdzie są jeszcze dostępne łóżka szpitalne, więc tutaj prace logistyczne i przygotowania trwają pełną parą. Dzisiaj mamy o 10:30 spotkanie z wojewodami razem z panem premierem, więc no wie pan, tutaj jeżeli nawiązałbym do tego pytania pod kontrolą, tutaj trzeba po prostu działać, w tej chwili trzeba działać. Rozważa pan wprowadzenie godziny policyjnej, być może w niektórych województwach albo powiatach w czasie świąt? Jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będziemy widzieli w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia, mówię właśnie o tym okresie okołoświątecznym, że dochodzi do przesilenia, to znaczy, że zmieniają się trendy, no to na pewno będziemy musieli rozważyć takie scenariusze. Panie ministrze, a może rząd po prostu boi się wprowadzać większe obostrzenia, które medycznie są konieczne być może nawet, ale politycznie trudne. Wczoraj przyznał to marszałek Karczewski, że na początku roku, w styczniu, rząd bał się po prostu hejtu, kiedy samolot za samolotem z Polakami z Londynu czy w ogóle z Anglii przylatywał do Polski. Może dzisiaj też analogicznie rząd się boi wprowadzać nowych obostrzeń, które są konieczne. No niestety te dyskusje i rozmowy bardzo często są naprawdę irracjonalne. Tutaj to, co pan poruszył, to jest kilka wątków takich, które no właśnie przeinaczają troszeczkę fakty, bo jeżeli popatrzymy sobie na pewną odwagę podejmowania decyzji, no to sytuacja absolutnie wygląda w ten sposób, że jeżeli tylko widzimy sygnały dopuszczające odmrożenie czy luzowanie, no to natychmiast takie kroki wykonujemy. Jeżeli widzimy perspektywę zaostrzenia sytuacji, no to oczywiście te regulacje bardziej dolegliwe przyjmujemy. I tak było dokładnie w tym okresie grudniowym, styczniowym, kiedy w styczniu, jak tylko była taka przestrzeń, dokonaliśmy poluzowania. Przypomnę, że wtedy głosy były takie, że dlaczego nie otwieracie całej gospodarki. Tu ze strony opozycji nawet była taka presja, że w ogóle powinniśmy wszystkie regulacje obostrzające zdjąć. Oczywiście tego nie zrobiliśmy, bo musimy ważyć wszystkie argumenty i ryzyka. Jeżeli chodzi o kwestię tych samolotów słynnych przylatujących z Wielkiej Brytanii, no to to jest rzeczywiście już jakaś zupełnie historia niestworzona, bo przypomnę, że 22 grudnia rząd wprowadził zakaz lotów. Ja 21 wydałem dyspozycję do sanepidu, żeby reagować na zgłaszających się ludzi, którzy przyjeżdżali z Wielkiej Brytanii. I dać no ale pamięta pan, że przewoźnicy podstawiali nowe maszyny, żeby jak najwięcej Polaków przyleciało na święta.
No oczywiście, że tak, bo dbamy o swoich obywateli niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują. Przypomnę, że też reagowaliśmy, jak polscy kierowcy tirów nie mogli przekroczyć granicy z Francją. My po prostu opiekujemy się obywatelami, a nie po prostu pozostawiamy sytuację, żeby się sama rozwijała, bo tu się samo nic nie rozwija. Panie ministrze, rozwiniemy ten wątek w internecie, bo czas antenowy się trochę zbliża do końca. Ważne jeszcze pytanie jedno na koniec. Szpital Narodowy i Szpital Południowy w Warszawie. Ten konflikt to jest konflikt taki, który chyba przekłada się też na cały kraj. Czy nie da się zrobić tak, żeby stawki w tych szpitalach tymczasowych, covidowych, nie były tak wysokie, bo siłą rzeczy lekarze z innych szpitali ciągną tam, a tamte szpitale pozostałe świecą pustkami, jeśli chodzi o opiekę medyczną? A tutaj akurat muszę panu powiedzieć, że mamy zupełnie inne sygnały ze strony wojewodów, którzy w niektórych miejscach w Polsce, to nie dotyczy tych dwóch lokalizacji, o których pan mówi, mają problemy ze znalezieniem personelu do szpitali tymczasowych, mimo że właśnie te stawki są podwójne, mimo że atrakcyjność finansowa jest dosyć duża, ale nie wydaje mi się, żeby to działało właśnie w ten sposób, jak pan powiedział. Adam Niedzielski, minister zdrowia. Słuchaczom dziękujemy. Wszystkim życzymy oczywiście zdrowego dnia i zdrowego całego tygodnia przedświątecznego i przenosimy się do internetu rmf24.pl. Czekamy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Panie ministrze, bo wiceprezydent Warszawy, pani Renata Kaznowska, domaga się wręcz przeprosin za to wszystko, co usłyszała wczoraj i od pana chyba trochę, ale przede wszystkim od pana Radziwiłła. Będą takie przeprosiny? Jak ten konflikt w Warszawie się przełoży na cały kraj, tak jak mówiłem w radiu? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja starałem się robić wszystko, żeby ten konflikt nie miał charakteru politycznego. Ja po prostu widzę sytuację w Warszawie szczególnie, gdzie niestety tych łóżek zaczyna po prostu brakować i pewna opieszałość w działaniu, która dotyczyła otworzenia Szpitala Południowego, to znaczy tej części szpitala tymczasowego, który tam jest zlokalizowany, po prostu nie znajduje mojej tolerancji. Pan wojewoda Radziwiłł zaproponował rozwiązanie w postaci wskazania właśnie pełnomocnika, który w imieniu ministra będzie zarządzał tą sytuacją po to, żeby jak najszybciej te łóżka tymczasowe przywrócić. Wskazał kandydata, ja to bez wahania zaakceptowałem, bo dynamika sytuacji jest taka, że tutaj trzeba przede wszystkim działać. No i niestety potem odezwały się jakieś takie emocjonalne, jak rozumiem, reakcje ze strony pani prezydent Warszawy, która no, ma jakiś konflikt z osobą, która jest faktycznie przywrócona, bo ona odeszła z tamtego szpitala. Zaczęły się pewnego rodzaju pomówienia, które oczywiście pani pełnomocnik Więckowska wyjaśnia i wyjaśniła zresztą wczoraj na briefingu z wojewodą Radziwiłłem. I cała ta sytuacja znowu zaczyna być koloryzowana, to znaczy przekuwana na sytuację polityczną, a tak nie jest, bo jedynym celem, który tam jest do zrealizowania, jest to, żeby zapewnić łóżka i miejsca dla pacjentów w Warszawie. Ale musi pan też przyznać, że są takie miejsca, gdzie po prostu lekarzy realnie brakuje. Czy rząd rozważa taki scenariusz, jaki był na przykład widziany w Lombardii rok temu, gdzie także i polscy lekarze jechali tam, żeby pomagać Włochom, bo brakowało rąk do pracy. Rozważa pan taki scenariusz, że i do nas przyjadą tymczasowo, doraźnie lekarze z zagranicy? Jeżeli byłaby taka potrzeba, to nie będę miał żadnej chwili wahania, żeby zwrócić się o takie wsparcie. Zresztą raz już prowadziliśmy na ten temat rozmowy z Niemcami, tylko wtedy te deklaracje wsparcia okazały się nieco ulotne, bo jeżeli doszło do ich konkretyzowania, to niestety takiego wsparcia nie otrzymaliśmy. Szczerze mówiąc, to tutaj no, cały czas pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, bo przypomnę panu, że po drugiej fali uchwaliliśmy też taką ustawę, która dopuszcza sprowadzanie lekarzy z zagranicy w takim uproszczonym trybie i my te rozwiązania stosujemy. Nawet z tego, co widziałem, tutaj pan prezydent Trzaskowski wskazywał, że personel z Ukrainy i Białorusi okazał się bardzo pomocny w trakcie jego leczenia. Ja wiem, ale wie pan też, panie ministrze, że jest bardzo duży opór środowiska lekarskiego przed takimi lekarzami właśnie ze wschodu. No ja zdaję sobie sprawę, że każda korporacja broni się przed większą formą otwartości.
Niestety tutaj sytuacja jest taka, że nie ma czasu na dyskusję na ten temat. Tu trzeba szukać rozwiązań, które będą dopuszczały jak największą liczbę lekarzy, żeby ten bezpieczeństwo pacjenta było zapewnione. A czy protestujący rezydenci, lekarze rezydenci, którzy nie przychodzą do pracy, to jest duża wyrwa w systemie? Co pan zrobi, żeby przywrócić ich do pracy? Ja poprosiłem tutaj o monitorowanie sytuacji, bo rzeczywiście były takie zapowiedzi, natomiast nie ma zwiększonej liczby tych tak zwanych L4 branych w ostatnim tygodniu, więc w gruncie rzeczy odbieram to jednak jako właśnie odpowiedzialną postawę lekarzy rezydentów, którzy nie opuszczają pacjentów. Ja jestem absolutnie otwarty na dialog dotyczący części ustnej egzaminu specjalistycznego, tylko niech ta trzecia fala opadnie, to wtedy ten dialog rozpoczniemy i przeprowadzimy. Natomiast no teraz to nie jest moment na budowanie konfliktu. To może trzeba podjąć konkretną decyzję. Tych egzaminów ustnych w tym roku nie będzie i będzie po kłopocie. Problem polega na tym, że to jest pewnego rodzaju reguła, którą przyjęliśmy, i jej odpuszczenie w poprzednich dwóch sesjach, bo to były dwie sesje, wynikało z tego, że nie byliśmy w stanie zapewnić względów bezpieczeństwa. Teraz to bezpieczeństwo jest zapewnione, ponieważ procent wyszczepienia, ja specjalnie badałem, jak to wygląda wśród zdających, jest bliski 90%, więc nie ma tutaj zagrożenia dla niebezpieczeństwa. Konsultanci krajowi z kolei domagali się przeprowadzenia tego egzaminu ustnego, więc ja na koniec zdecydowałem, że albo można zdawać go teraz, albo w terminie późniejszym, więc każdy, kto nie czuje, że teraz jest właściwy czas, może zrobić to w późniejszym czasie. Właściwy czas jest na szczepienie, panie ministrze, i tutaj minister Dworczyk sugerował, że będą w przyszłości tej bliskiej nawet takie otwarte szczepienia dla wszystkich, tak żeby wszyscy chętni mogli się zapisać i dosłownie na następny dzień zostać zaszczepieni. Spytam pana, czy to jest realne, bo chyba w obecnym systemie tej przeprowadzania szczepień taki wariant chyba nie wchodzi w grę. Znaczy, jeżeli pan pyta się tu i teraz, no to oczywiście jutro to się nie stanie. Myślę, że tutaj pan minister Dworczyk mówił o perspektywie miesiąca najwcześniej, czyli kwietnia, maja. Mówię tu o końcówce oczywiście kwietnia, ale rzeczywiście rozmawiamy o pewnej zmianie modelu szczepiennego, bo teraz mamy grupy wyznaczone i na pewno te grupy będą do końca zaszczepione. A potem albo będziemy robili to otwartymi rocznikami, albo w ogóle otworzymy nabór na takiej zasadzie otwartej. Ale to wszystko zależy od dostępności szczepionek. Jeśli będą się potwierdzały te sygnały, które otrzymujemy od producentów i będziemy faktycznie mieli duże dostawy, a te zapowiedzi na drugi kwartał no są już rzędu 15-20 milionów, no to wtedy będziemy mogli sobie na taki krok pozwolić. Wyobraża pan sobie coś takiego, że na przykład stadiony są na chwilkę, na kilkanaście dni, może tygodni, przeobrażane w takie właśnie miejsca masowych szczepień? To jest realne? Tak, jak najbardziej. Właśnie dokładnie taki scenariusz realizujemy, że tych punktów szczepień będzie bardzo dużo. W tej chwili w Sejmie procedowana jest ustawa, już była w Senacie, która ma poszerzyć możliwość kwalifikacji do szczepień i pójdziemy w kierunku takiego modelu, no, dającego dużą powszechność szczepienia. To znaczy, że to szczepienie będzie wykonywane naprawdę w bardzo, bardzo wielu miejscach przez również ratowników, również pielęgniarki. Mówię tutaj o kwalifikacji, również myślimy o farmaceutach, więc chcielibyśmy po prostu, żeby jak najszybciej ten proces szczepienia przeprowadzić, a warunkiem tego jest oczywiście masowa możliwość kwalifikacji i samego zaszczepienia, nie tylko przez lekarzy. Być może sytuacja poprawiłaby ta słynna rozlewnia szczepionek, która ma powstać w Polsce. Minister Sasin, wicepremier Sasin tu w tym studiu ujawnił, że planuje taką rozlewnię. Jakie są decyzje? Coś pan może wie więcej na ten temat? Kiedy taka rozlewnia będzie? Gdzie? Jaką szczepionkę będzie rozlewała? Znaczy, informacje, które ja słyszałem, to mówiły coś o perspektywie kilku miesięcy, więc to i tak jest z punktu widzenia naszej potrzeby, ale też dostępności szczepień, która jest deklarowana przez producentów, troszeczkę za późno. Niemniej jednak na pewno takie rozwiązania, które by sprowadziły ten know-how do Polski
i dały możliwość produkcji tutaj, no są konieczne. To znaczy my nie mamy ucieczki od takiego wariantu, żeby w Polsce produkować szczepienia, bo te zagrożenia epidemiczne, to niestety to nie jest dobra wiadomość, ale one będą nam ciągle towarzyszyły. To oczywiste. A wiemy, jaką szczepionkę byśmy rozlewali, jakiej firmy? Na razie ja nie znam szczegółów ustaleń pana premiera Sasina. Znam za to ustalenia związane z Polskim Funduszem Rozwoju, gdzie pan prezes Borys razem z firmą Novavax i jedną z firm polskich podpisali porozumienie o możliwości produkcji tej szczepionki w Polsce i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca będziemy mieli bardziej konkretne też informacje. Panie ministrze, nie wiem, czy pan ma czas, żeby w tym wszystkim śledzić to, co dzieje się w internecie. Tam wręcz buzuje dyskusja o amantadynie. Czy rozważa pan dopuszczenie do obrotu tego środka, który dla wielu jest panaceum na COVID? Znaczy, po pierwsze, to ten środek jest dopuszczony do obrotu, tylko jego wskazania stosowania dotyczą leczenia Parkinsona i innych chorób neurologicznych. Rzeczywiście pojawił się taki wątek, że ten lek może być zastosowany również w leczeniu COVID-u. Kilku lekarzy, też nie wiem w jakim trybie, bo to zawsze wymaga zgody komisji bioetycznej, żeby robić eksperymenty ze stosowaniem leku na ludziach, stosowali ten lek w innych zakresach. Ja oczywiście jestem otwarty na takie nowinki, tylko że te nowinki dotyczą bezpieczeństwa i zdrowia człowieka, więc one muszą przejść pewną procedurę. I otworzyliśmy takie badania razem z prezesem Sierpińskim z Agencji Badań Medycznych. Stworzyliśmy taki projekt badawczy, gdzie profesor Rejdak z Lublina koordynuje te prace badawcze. No i badania trwają. Zobaczymy, co z tych badań wyjdzie. To musi być porównane z efektem placebo. To musi być bardzo dokładnie opisane i wtedy to wskazanie jak najbardziej jest możliwe. To na koniec, panie ministrze, jeszcze pytanie od słuchaczy. Myślę, że ważne, dotyczące tych obostrzeń, które wchodzą w życie od dziś, czy już weszły od północy. Do przedszkoli i żłobków mogą chodzić dzieci tych, których rodzice, tak pisze, jak jest w rozporządzeniu, których rodzice wykonują działalność leczniczą albo realizują zadania związane ze zwalczaniem COVID. I pytanie od słuchaczy, czy obejmuje to także pracowników cywilnych szpitali, czy zakładu służby zdrowia, na przykład te osoby, które pracują w rejestracji? Obowiązuje czy nie? Z tego, co pamiętam, brzmienie przepisu, to dotyczy pracowników medycznych. Tylko. A nauczycieli, bo w pewnym sensie to też są osoby, które pomagają w tym znaczeniu realizacji zadań leczniczych, że zajmują się dziećmi tych, którzy w tym samym czasie idą do pracy w zakładach medycznych i walczą z COVID-em. Jak pan na to patrzy, panie ministrze? Panie redaktorze, kształt przepisu ograniczył się do zawodów medycznych, czyli lekarzy, pielęgniarek, ratowników, również farmaceutów. To też chcę podkreślić, bo wiem, że na ten temat jest pewien spór i dyskusja. Czyli nauczyciele nie wchodzą. Nie mieszczą się w tej definicji. To jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, bo też mamy taki sezon, mimo pandemii, wiosenny, ogrodniczy. Mamy zamknięte sklepy meblowe, a co z takimi sklepami ogrodniczymi, gdzie można kupić jakieś różne sadzonki, które być może część naszych słuchaczy będzie chciała nawet i dzisiaj wysadzić do siebie, gdzieś tam na działkę czy do ogródka. Będą mogły być otwarte, czy nie? Handel detaliczny w powierzchni powyżej 2000 metrów powinien być zamknięty. No to ostatnie pytanie, panie ministrze, już ode mnie. Jaka jest perspektywa rozluźniania jednak tych obostrzeń? Ja na początku pytałem o to, jak je zaostrzać, a teraz na koniec pytam, jak je rozluźnić? Czy to będzie maj, czy to będzie czerwiec, a być może do końca tego półrocza nie ma o czym mówić i marzyć? Nie, myślę, że ta perspektywa jest realna. Tak jak mówiłem, według mnie bardzo prawdopodobne jest, że w ciągu 2 tygodni będziemy mieli do czynienia z przesileniem pandemicznym i znowu stosując tą samą strategię, którą stosujemy tak naprawdę od dłuższego czasu, jak tylko będzie zelżenie liczby zachorowań, to absolutnie decyzje luzujące będą podejmowane, no bo to trzeba tutaj właśnie wykazywać taką umiejętność reagowania na to, co dzieje się w otoczeniu. Widzi pan taką możliwość, że uczniowie wrócą do szkół w tym roku szkolnym? Będziemy robili wszystko i działać w ramach takiego wektora, jeśli można powiedzieć, żeby tak się stało.
Kawiarnie, restauracje też przed wakacjami mają szansę zostać otwarte? Panie redaktorze, ja bardzo nie lubię takiego gdybania, okay. Bo to przed chwilą rozmawialiśmy o obostrzeniach dodatkowych, teraz przerzucamy się na rozmowę już o luzowaniu, więc to jest takie, powiedziałbym, mocno skrajne gdybanie, ale generalnie mówię o pewnym nastawieniu. Jeżeli tylko będziemy widzieli, że jest trwały trend spadku liczby zachorowań, to na pewno będziemy podejmowali odważne decyzje, bo też ten proces szczepień będzie na pewno dawał nam większą dozę pewności, że te czarne scenariusze są coraz mniej prawdopodobne. Ja pytam o to i rozumiem, że pan też pewnie też ma takie myśli, tak, że z jednej strony chcemy, żeby było lepiej i chcemy też mieć to światełko w tunelu, dlatego o to pytam i zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do przewidzenia, ale pewnie każdy z nas chciałby, żeby do końca przynajmniej, no nie wiem, maja, czerwca troszeczkę coś się zmieniło. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję panie profesor, panie doktorze za to spotkanie. Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dobrego i zdrowego dnia i dla pana, i dla wszystkich współpracowników. I do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.